Iwo Grabarz, soczewka kontaktowa. Witam Cię, Alanie. Witam Cię, Iwo. Mamy, znamy już termin wyborów prezydenckich. Znamy, znamy. I co o tym myślisz? No myślę o tym, że to fajnie, że są te wybory, bo to jest takie fajne święto demokracji, no ale z drugiej strony jest pewien taki problem. Gdzie jest ten problem? I tak znamy wyniki tych wyborów. No wiemy, kto te wybory wygra, więc pytanie, czy jest sens je tym razem w ogóle organizować? A przecież wiadomo, że i tak opozycja nie uzna tych wyborów, że zapowiada od początku, że ten wynik nie będzie dla nich ważny, nie będzie wiążący. No to po co ich denerwować? No po co właśnie ich denerwować, to raz. Po co mają chodzić znowu pod naszymi oknami, pod oknami naszej willi, apartamentowców? Przecież to jest po prostu nudne i bez sensu. A po drugie, to jest wydatek. To kosztuje, oczywiście. Tak, to kosztuje. Ale zobaczymy, co mają nasi widzowie do powiedzenia na ten temat. Już mamy pierwszy telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo gościmy? Dzwoni Barbara z Bydgoszczy. Drodzy Państwo, ja jestem oburzona tym, co Państwo tutaj panowie mówią. Jak można odwoływać wybory? Przecież mieliśmy mieć teraz szklane urny, mieliśmy mieć teraz te książeczki polikwidowane. Wszystko miało być już z tymi wyborami w porządku. Przepraszam, ale szklane urny? Urna to się chyba kojarzy z czym innym, a nie z wyborami. Ale że tak szklana? Powiem, szklana urna. Gdyby była szklana urna i gdyby ona była przezroczysta, to nikt by jej nie zobaczył. To jest bez sensu. Jak tam wrzucić kartkę do czegoś, czego się nie widzi? A poza tym, jak pani chce poczytać książkę, to pani Barbaro, trzeba iść do biblioteki. No właśnie. I poczytać. Do biblioteki i przede wszystkim nie dopominać się zmian, które są kompletnie bez sensu i mają na celu zniszczenie święto naszej demokracji. Następny telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jako katolik... Oj, coś... Jako kto? Coś rozłączyło chyba. Nie dosłyszałem, powiem szczerze, ale to jakieś problemy pewnie, techniczne. Pewnie tak, nic ważnego, zatem przepraszamy. Przepraszamy, oczywiście. Kolejny telefon. Dzień dobry. Jest pan na antenie, proszę bardzo. Dzień dobry. Ja dzwonię z Podkarpacia. Skąd? Nie wiem, jakoś tak ucina te słowa. To chyba nie z Polski pan dzwonił, bo chyba to... Chyba nie, chyba na pewno nie Unia Europejska. Na pewno to nie jest Unia Europejska. Słaba jakość. Jakaś słaba jakość. Przepraszamy bardzo, jakieś problemy techniczne. O, ale mamy kolejny telefon. Tak, witam serdecznie, kogo gościmy? A dzień dobry panowie, profesor Kopydłowski. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witamy profesorze. Serdecznie, wreszcie. Ale milutka atmosferka. Panie profesorze, i co pan sądzi o naszym pomyśle, żeby zaniechać tych wyborów? Zaniechać, że to jest bez sensu po prostu. No po co się na to wykosztowywać? Słuchamy, czekamy. Otóż chciałem powiedzieć, że jestem wielce uradowany panów propozycją. Tutaj w naszym środowisku akademickim już od dłuższego czasu, szczerze mówiąc tak od półtorej roku, mieliśmy taki pomysł, żeby zebrać podpisy pod petycją do prezydenta i marszałka Sejmu, żeby tych wyborów nie organizować. Nam, jako środowisku akademickiemu, nie wypadało czegoś takiego zaaranżować jako sami z siebie, profesorowie, ale jeżeli panowie, już tutaj ruch społeczny, piękna telewizja postępowa to inicjuje, to my się w to włączymy i będziemy chcieli odwołać te wybory. Coś chciałeś skomentować? Bo to chyba trudno coś... To jest wspaniałe. Jestem po prostu zachwycony. To jest genialny pomysł. Jeżeli środowiska akademickie jeszcze się za tym opowiadają. Iwo, to jest wielki ruch. To ma szansę z tego się zrobić wspaniały, wielki ruch społeczny. Nareszcie społeczeństwo obywatelskie opowie się przeciwko akurat tym bezsensownym wyborom. I to w naszym programie. Naszej soczewce kontaktowej. Tak jest. Szanowni Państwo, ludzie mediów, ludzie nauki, ludzie sztuki i my mówimy... Po co te wybory? Szkoda pieniędzy. Przecież wiadomo, kto wygra. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.